Polanica-Zdrój to kolejne miasto w regionie Sudetów, w którym powstała stacja ładowania samochodów elektrycznych w ramach projektu e-Sudety. Stacja została zamontowana na parkingu przy ulicy Tranzytowej. Projekt zakłada oczywiście montaż stacji ładowania. My też staramy się każdą stację otwierać oficjalnie, po to, żeby te informacje gdzieś szły w Polskę, tak, że te stacje są, że warto przyjeżdżać do tych miejscowości. Oczywiście to będzie bardzo fajny fundament do tego, żeby przeprowadzać fajne działania marketingowe, promocyjne, rajdy samochodów elektrycznych, żeby ściągać tutaj samochody elektryczne właśnie ze względu na tą sieć. Więc myślę, że edukacyjnie będzie to naprawdę, jest to bardzo fajny projekt i zbuduje taki, myślę, dobrą markę dla Sudetów, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Jaki koszt jest budowy takiej stacji w każdym z tych miast, które już powstały? Koszty są bardzo różne, wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, stacji szybkich nawet do powyżej 100 tysięcy złotych. To w zależności od możliwości przełączenia, od możliwości współpracy, możliwości wynajmu. To są bardzo trudne do określenia jednoznacznie koszty takiej budowy. Na terenie ziemi kłodzkiej planujemy postawienie około 21 do 23 stacji ładowania samochodów elektrycznych. W tej chwili zainstalowanych jest 6. Obserwujemy coraz większy ruch turystów właśnie w pojazdach elektrycznych, dlatego tego typu stacje, tego typu infrastruktura jest niezbędna, dlatego żebyśmy mogli na tej mapie docelowej dla turystów się odnaleźć, żeby osoby mające pojazdy elektryczne, planując podróż po Sudetach, po ziemi kłodzkiej czy w ogóle po Polsce, właśnie wybierały Polanicę jako miasto przyjazne samochodom elektrycznym. Uruchomienie uroczyste nastąpiło 4 sierpnia podczas Wielkiej Fety Agroturystycznej. Od tego czasu okazuje się, że nasza stacja cieszy się największą popularnością, jeżeli chodzi o dotychczasowe dwie zamontowane w ramach projektu e-Sudety. Międzylesie jest na trasie międzynarodowej do przejścia granicznego. Jesteśmy na drodze tranzytowej i akurat taki punkt to jest chyba jedno z najbardziej potrzebnych miejsc. To jest droga ku przyszłości. I nie można się zastanawiać, tylko trzeba po prostu iść w stronę przyszłości. W Kudowie-Zdroju również czekamy na to, żeby otworzyć e-stację. Mamy nadzieję, że będzie to już niedługo. Na razie wszystkie formalności są załatwiane. Stacja powstanie w Kudowie-Zdroju na parkingu przy Aquaparku Wodny Świat. Miejmy nadzieję, że tego rodzaju innowacje w przyszłym okresie, zwłaszcza programowania środków z Unii Europejskiej z jednej strony, ale też przy wsparciu rządowym na stałe zagoszczą tutaj i do Kotliny Kłodzkiej, i do województwa dolnośląskiego, żeby tych samochodów elektrycznych było jak najwięcej. Zapewni przedstawicieli PGE Nowa Energia, stacja na razie będzie darmowa dla wszystkich, którzy chcą podładować swój samochód. Jak długo będzie dostępne ładowanie darmowe aut w tych stacjach? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Przypuszczam, że będzie to jeszcze nie dłużej jak do pół roku.